Siemano, z tej strony Włodar, witam Cię w kolejnym odcinku i dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej, myślę, potencjalnej mecie, aktualnym sezonie po update'cie, ponieważ nie trzeba jednak tak długo czekać na statystyki. Okazało się, że J-God naprawdę już zrobił świetną robotę i statystyki już mamy. I teraz szybko Wam je pokazuję. Mamy tutaj po pierwsze tabelkę na bliskie starcia. Zaznaczone niebieskim kolorem jest to, co zostało zmienione. I teraz zobaczcie, że gdzieś tam na czele dalej zostaje Akimbo M19, ASVAL, ale zmienia swoje położenie MP5 z MW, natomiast ta z CW już odskoczyła troszeczkę dalej. Patrzymy sobie tutaj na tą głównie tabelkę od 0 do 10 metrów. Oczywiście możemy sobie też patrzeć tym zasięgiem, co ma najlepszy. Natomiast, no okej, MP5 tego zasięgu nie ma za bardzo, ale kurde, no na te bliskie starcia myślę, że to będzie naprawdę to sprawa. Szczególnie, że pamiętajcie, że ta MP5 no jest po prostu królem strzałów z biodra. Ma najlepszą celność i no po prostu wszystko naprawdę świetnie siada na te bliskie dystanse z tego biodra. No i spójrzmy teraz na te dalsze dystanse. Tak samo mamy tutaj bardzo dużo zmian. No i zobaczcie. Teraz szukam jakiegoś karabinu szturmowego, którym by tutaj można było zagrać, co nie? Oczywiście Milano, dobra, nieważne. Tutaj Milano też jest trochę źle usegregowane, nie wiem czemu jest to tutaj na drugim miejscu. Natomiast mamy tutaj RKM-a, FR, no to ten rozrzut na FR-ze na daleko średni, RKM-a, no i tutaj dopiero nam się zaczyna Fara, CWAK, RAM, QBZ. QBZ teraz naprawdę fajnie awansowało, wskoczyło o wiele wyżej. Mamy Grozę, mamy Skara. Zobaczcie, to jest przed takimi brońmi jak AMAX, jak C58, jak M13, jak Grał. Także być może będzie się opłacało grać nawet takimi brońmi na daleko. Natomiast ja szukam czegoś innego i teraz sobie przypomniałem, jaka kiedyś była meta RKM-a, z którym biegało się jak z karabinem. I chodzi tutaj oczywiście o Bruena. Zobaczcie, time to kill, no nieziemski. Recoil Bruena nie jest wcale duży, jest naprawdę malutki w porównaniu do tego, co teraz robią te karabiny typu Fara, C58, XM4. Dlatego, że wszystkie te karabiny dostały właśnie nerfa i ten rozrzut jest zwiększony o 30, o 40, a nawet o 60%. Na przykład Buffa dostał tylko Krieg, gdzie jego rozrzut został zmniejszony o około 5%. I teraz zobaczcie, jeżeli Bruena zbudujemy sobie jak karabin szturmowy, no to mamy świetną broń i taki właśnie wam dzisiaj Bruen zaprezentuję razem w zestawie z MP5 z MW. Także zobaczcie ten gameplay, zobaczcie jak to śmiga. Mamy tam dwa połączone gameplaye, także cóż, zapraszam do oglądania. Dobra, Włodar, ty debilu, pokaż może jak to zbudowałeś jeszcze. No i mamy tutaj MP5 z MW standardowo, bez żadnych tutaj udziwnień, jakby no... Zawsze praktycznie tak samo to buduję. Jedyne co zmieniłem, to że dałem tutaj ten laser 5MW, żeby rzeczywiście te strzały z biodra tutaj były jak najbardziej podrasowane. Oczywiście 1MW nie zdradza naszej pozycji i to może być lepsze, ale jeżeli tak poruszamy się szybko, zmieniamy te pozycje, latamy lewo, prawo, no to ten laser 5MW będzie spoko. Na trójki, czwórki polecałbym być może sprawne dłonie. Co do Bruena, tutaj co niektórzy mogą sobie zamiast laseru taktycznego wybrać chwyt szturmowy, wtedy troszeczkę lepsza jest ta kontrola, lepsza stabilizacja, natomiast z laserem taktycznym na pewno szybciej przycelujemy. Oczywiście no, możemy zdradzić troszeczkę pozycję, ale jeżeli zależy nam tej szybkości celowania, no to powiem tak, no ten bildzik naprawdę wymiata, zresztą sami zobaczycie. A, szybko. Coś tutaj zgarnijmy. Szkoda tej helki, że nie ma. O, mamy typa. Nawet trzech. Gość się nie wie. Uwaga, zaawansowany BSP leci na oparach. O kurwa.
No. Udało się tym timingiem, kurde, jakoś go złapać. Ale przypał był straszny tam. Podobno MK teraz słabsze na blisko. Ale na daleko. Myślę, że może ciorać dalej. A się nadział. Ale dziwne. Albo się kitra gdzieś tam i w ogóle nie podchodzi. Patrzcie, jest tam w okienku chyba. Tak. O kurde. No i nie podchodził. Skitralne nieźle. Dobra, bierzemy nasze przemocarne bronie. No nie. Wierzę tak 90%. Ohoho. Ktoś się chyba zdziwił. Nie, to że wszyscy już gdzieś tam są, to na dachach pokrywają. I to jest gdzieś na dole, no i... Jedyne, nie? Działko też, kurde. Deski się ciężko przebijało. O Jezu, jak skitrany. Nie, muszę lecieć na coś, co znam. Bardzo dobrze. Bo inaczej będzie wpierdziel. A. Na coś co z nami będę kurna sam. Nie, no nie o to mi chodziło. Smutne, ale zaraz stąd spadamy. Aha, jest blisko jakiś kolo. Dobrze, dobrze, nie jestem sam. No i będę sam. Jedziesz już ode mnie? Mordo. O kurde.
No i co, chłopak będzie zaskakiwał niżej? Czy ma wyrąbane? Może on już zeskoczył? No. Ja pierdzielę. Jestem głuchy. Dobrze, tam wychylił tą główkę. No tak, pobierz pewnie na górze siedzi. To był tajny agent po prostu. Dobra, lećmy na ten cel. Spierdzieli. Ja pierdzielę. Cały czas są po jednym kewie zakładał? Pójdźmy sobie na tego, bo ten dachu to nie za wiele możemy zrobić. Przecież ten też się oddala teraz. Ojej, teraz gonitwa się robi. Był ten gościu. Już go zrobiłem wcześniej. Ty kolego, gdzie jesteś? Nadal tutaj? Tak się może spodziewać, nie będzie do końca. Może drzwi mi się głośno otworzyły, no ale... Dobra, tu żadne dropy nie spadły. Tam za to spadły dwa. Mogły być też tego gościa, którego właśnie zbiłem. Pewnie na mnie, aż mu przyniosę itemy. O kurde. Ale to słońce daje. Nic nie widać.
Pójdźmy też po BSP. Okej, okay, pójdźmy najpierw po tego przed nami, bo ten za nami to powinien sam ciebie zły strefa. Dobra, on już sam przybiega. Ale to musi, ja pierdolę. Naprawdę przymocarna broń aktualnie. O kurde, chyba sprzątam tego gościa. Tuż przed śmiercią. Albo i nie. Obliczone. Perfekcyjnie. Ojojoj. No niemiłe jakieś te lagi takie są. Aha. To lubię. Nie, panie samochodzie. Nie! Kurde. Przegiąłem pałkę. What? Musi być drugi koleś w środku. Ta jest. No, musiałem pobiegać sobie, żeby to łatwo zebrać. Pytanie, czy on rzeczywiście tu jest? A jeden był. Trochę kasy miał. Zbierzmy, zbierzmy. O kurde. Nie wiem, nie obejrzałem się w tył, nie wiedziałem, że mnie widzi tutaj w ogóle.
No i mam nadzieję, że Ci się podobało. W tym miejscu chciałem podziękować wszystkim wspierającym. Zapraszam Ciebie do lajkowania tego filmu, do subowania tego kanału. No i do następnego. Siema, siema!